23 września wspominamy błogosławioną Emilię Tavernier-Gamilon, zakonnicę. Emilia urodziła się w kanadyjskim Montrealu 19 lutego 1800 roku jako ostatnia z 15 dzieci Antoniego i Józefy, zamożnych i pobożnych mieszczan. W wieku 4 lat po śmierci matki została zaadoptowana przez ciotkę Józefinę. Wykształcenie otrzymała u sióstr Notre Dame, u których przebywała aż do śmierci ojca w 1814 roku. Zamieszkała najpierw z ciotką, a potem ze swymi żonatymi braćmi, pomagając im w obowiązkach domowych, a jednocześnie poświęcając część swego czasu na odwiedzanie chorych i dzieła miłosierdzia. Po krótkim czasie pracy w Quebec osiadła na stałe w Montrealu, gdzie 4 czerwca 1823 roku wyszła za mąż za Jana Chrzciciela Gamilon, 50-letniego ziemianina. Z małżeństwa urodziło się troje dzieci, z których dwoje umarło zaraz po urodzeniu. W 1827 roku zmarł również mąż Emilii, a rok później ich trzecie dziecko. Sama i bez zobowiązań rodzinnych, Emilia poświęciła się całkowicie ubogim i potrzebującym, włączając się w działalność Stowarzyszenia Panien Miłosierdzia, Bractwa Dobra Publicznego, a także Bractwa Świętej Rodziny i dzieła nawróconych dziewcząt. 4 marca 1828 roku otworzyła pierwszy przytułek dla starszych i ubogich kobiet. Niosła pomoc ofiarom epidemii z 1832 i 1834 roku oraz wojny domowej w latach 1837-38. 25 marca 1843 roku biskup Montrealu Ignacy Bourget dokonał obłóczyn Emilii i jej 7 współpracownic. W rok później, 29 maja 1844 roku, pierwsze siostry złożyły śluby zakonne, a Emilia została wybrana na przełożoną generalną nowego zgromadzenia zakonnego nazwanego Siostrami Opatrzności. Pod kierunkiem Emilii instytut rozwijał się błyskawicznie. Powstawały nowe domy, do których stopniowo przyjmowano i otaczano opieką sieroty, staruszki, chorych i starszych kapłanów, a także osoby chore umysłowo. Emilia, wycieńczona intensywną pracą, zaraziła się cholerą w czasie epidemii i zmarła 23 września 1851 roku. Beatyfikował ją święty Jan Paweł II dnia 7 października 2001 roku na placu świętego Piotra w Rzymie. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Emilii. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.